I Janusz Jerzewski, urodzony w 1947 roku w Warszawie. I no, a propos swojej działalności, co ja mogę powiedzieć, jaki był początek? No początek, myślę, że no, w domu to tak nie, komuniści nie byli kochani. Zawsze tam słyszałem, jak to kasapek tutaj wkroczyli do Warszawy z karabinami na sznurkach. No i tak jak Pietrzak ostatnio powiedział, że kiedyś to takie było, inaczej się nie powiedział, jak szwaby i kacapy. I ja to też pamiętam. No, chociaż Pietrzak jest starszy 10 lat, jak ostatnio się dowiedziałem. I no moje pierwsze takie w zasadzie z polityką, no tak jak dzisiaj młodzi ludzie mają tam 20 lat, nie interesują się polityką, interesują się czym innym. I ja myślę, że wtedy też tak było, no, praca, szkoła, jakoś tam o polityce nie było. Chociaż taka jedna ciekawostka była i nie wiem, czy wielu dzisiaj by stwierdziło to, co ja sam stwierdziłem po swoich doświadczeniach, że w szkole podstawowej, czyli to były lata no, 50., początek 60., gdzie zawsze byli tacy, co mówili, i jak się mówiło do nich po nazwisku, to oni mówili po nazwisku, to po pysku. I ja tak sobie odebrałem, że to były te czasy, kiedy mi należało mówić nazwiskami, bo byli ludzie, którzy po prostu byli poszukiwani. No to nie wiem, czy ktoś gdzieś do tego doszedł. Dlaczego tak to było? No po nazwisku, to po pysku. Widocznie z domu też tak to wynieśli. No i potem w takich rozmowach tam gdzieś tam w szkole, no tak to mówili. Wtedy też nie zwracałem uwagi. No ale po latach doświadczeń, bo no, coś późniejszych. I także moje takie początki w zasadzie, no, żeby utrwalić jakoś tak i więcej się dowiedzieć o tym wszystkim. I brat pracował na Politechnice Warszawskiej. Kiedyś starszy brat czy młodszy? No, starszy. Starszy. Sporo starszy, bo rok 31. Także sporo starszy. A ja jestem ostatni, czwarty w rodzinie. I przyniósł archipelag Gułag. Sołżenicyna i... To musiało w jakimś tajnym obiegu wtedy. No tak, to nie była książka, to były po prostu, tak jak ja tam później robiłem, były to po prostu składki, nie sklejone, tylko po prostu gdzieś tam to wydrukowane. No i on tam po wielkiej tajemnicy dał mi to do poczytania, że oczywiście nikomu gdzieś tam... No już na tyle byłem dorosły, że... No ale to ludzie... Ale pan miał wtedy lat? No to był gdzieś tam 70. Skrócie. 5, 6. Chociaż no tak, coś koło tego, bo w 76 już był KOR. Tak. Także po przeczytaniu tej książki Sołżenicyna, no sporo rzeczy tam jednak się dowiedziałem. I w 76 roku zaczął się KOR, a no nie było wtedy żadnych drukarni. I pamiętam pierwsze jakieś egzemplarze przychodziły robotnika. I tego robotnika była sekretarka, no oczywiście wtedy nasza, bo jakiegoś nie było takiego rozgraniczenia, że ona tam z PZPR. I ona tego robotnika przepisywała tam na przewidce, jak to tam kiedyś to było, że oryginał był na papierze, a resztę było na takiej cienkiej przewidce, chyba tam w 6 tych egzemplarzy. No i tam pamiętam, ona to przepisywała i ja to między innymi gdzieś tam rozprowadzałem po swojemu. A gdzie pan wtedy pracował? A pracowałem wtedy w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych. Bo tak się zastanawiałem, czy może w jakiejś drukarni pan pracował. No nie, no nie, to na normalnej maszynie do pisania. No. Co oczywiście w stanie wojennym te maszyny do pisania zostały aresztowane, bo zakładano takie zabezpieczenie i zamykanie na kłódkę. No. A o 70 roku pan coś słyszał? W 70 roku, tutaj o wydarzeniach na Wybrzeżu? To w ogóle to jest epizod z mojego życia, ten rok 70, ponieważ byłem w wojsku. W kwietniu poszedłem do wojska, do Orzysza i pamiętam, byliśmy na poligonie. I to tak, jak już to nazywali, że to jest podsumowanie roku. Oczywiście wojsko nic nie wiedziało, no bo skąd mogło wiedzieć. Nie miało radia, nie miało telewizji, oczywiście też nic nie mówiła. I pamiętam gdzieś tam w granicach
15 grudzień na pewno wywieziono nas do zgonu na poligon. No i tam na tym poligonie tamte i to się odbywało, te ćwiczenia. Ja byłem w łączności na radiostacji z dowódcą jednostki jeździłem, także taki uprzywilejowany trochę, bo jak coś było źle, to mówię, że tam coś tam u mnie, coś się dzieje, chociaż wiedziałem, że u mnie akumulator siarczy, coś tam. W każdym razie, no ja wtedy miałem tam 9 miesięcy służby. No i pamiętam, że z kolegą starszym, który tam, z którym odnalazłem go tam po 30 latach z Wiławie, bo on był z Wiławy. Jeden z nas został, nie jeden z nas, tylko jeszcze jeden był tam na tej radiostacji. Został na radiostacji, a myśmy polecieli do sklepu gdzieś tam coś kupić słodkiego, czy coś tam gardło przepłukać. No i jakśmy stamtąd wyszli, to był 15 grudzień, także ten dzień już wtedy jest krótki. Kupiliśmy tam jakieś cukierki, no i jakąś tam alpagię, no bo wiadomo, jak to jest. I wracając, zaczepili. No, myśmy zaczepili w zasadzie o knajpę. Weszliśmy tam na chwilę do tej knajpy, a tam w tej knajpie jak bólu, no pełno dymu, tak jak kiedyś to tam było. No i jak te chłopstwo nas dorwało, no to tam seta piwo i po prostu tam nas urnęli. No i rano się budzimy, cholera, pierwsza myśl tu, gdzie jest karabin. No ale się okazało w jakiejś tam chacie, żeśmy spali. No karabin jest. No i no, coś tam chyba dalej nam przegryźć, no i w drogę. No i maszerujemy z tym Fredkiem, mam szczupak taki, zresztą do dzisiaj już taki widocznie ma ten swój gen. Maszerujemy przez ten las w tych gumofilcach. I no, idziemy tam chyba ze 2 godziny i się okazało, że żeśmy wrócili do tej samej wsi. No i co, no wrócili to wrócili, no ale tutaj na kacu do studni wody żeśmy tam popili i z powrotem. No a tam w tym lesie tam różnych takich ścieżek ciężko trafić. No ale się tam idziemy, no słychać, że tam mówię agregaty na pewno chodzą do radiostacji. No ale się okazało, że to nie to, że to tam drwale jakieś tam drzewo. No ale w dalszym ciągu tam pedałujemy, no i się okazało, że doszliśmy na miejsce, a tam już tylko były puszki po konserwach i już nikogo nie było. No to ja mówię, Fredek, no to nie ma co, tak jak mnie starszy ten uczył z 30 roku, bo on za Stalina wtedy służył, mówi, masz tak zrobić, żebyś dotarł do jednostki, żeby cię nikt nie złapał. No i pomimo, że ten Fredek był starszym rocznikiem, ale niestety młodszym wiekiem, bo ja poszedłem do wojska, miałem 23 lata, miałem ileś tam odroczek, bo ta, do technikum chodziłem, tam miałem 23 lata, poszedłem do służby czynna, tam byli chłopaki, którzy poszli mając 19 lat. W każdym razie, no i tak zrobiłem, jak on powiedział. I oczywiście tam, jak maszerowaliśmy tą drogą, bo to taka była droga ze zgonu, chyba do Mikołajek. No i tą drogą maszerujemy, a to wtedy nie było takiego ruchu jak dzisiaj, wiadomo. No i jak tam jakiś samochód, to my albo do rowu, albo gdzieś tam za drzewo choda. No i w takim sposobem dotarli do tych Mikołajek tam. A jeszcze mieliśmy tą butelkę ze sobą, nie wiem jak ona żyli, nie ruszyli. No poważnie, no. I tylko nam przeszkadzała, ale no co, no ja my nie możemy, bo teraz to już koniec, no. Teraz jak on się upili albo coś. I tam jakąś rażadeśmy kupili jakieś bułki. A ja zdążyłem wrócić i byłem na tym, na jakimś urlopie krótkim chyba po tych 9 miesiącach. I spóźniłem się o jeden dzień, bo no nie chciałem się tam do tego bajzu jechać. No i spóźniłem się jeden dzień, dostałem 9 dni z oku. No i tego z oku, i oczywiście tam chyba ze 2 razy tam byłem, ale no i właśnie żeśmy wyjechali na ten poligon. No to już byłem karany. I tam pamiętam później, żeśmy jakiś tam samochód taki jakiegoś stara skrzyniowego. No i na tym starze skrzyniowym żeśmy dojechali do Orzysza na Tyły,
dla tyły tego Orzysza, bo tam były magazyny MPS-u, tam jak po poligonie zawsze chłopcy się tam tankowali, bo to gotowość bojowa była, jednostka zresztą była bojowo nastawiona. I akurat żeśmy wyszli, no, nikt nas nie zatrzymywał. Idziemy, patrzymy, a tam chłopaki się tankują. No i tam tą flaszkę wydaliśmy, ucieszyli się. I taki młody podporucznik tam był, tam wołania tego podporucznika. No mówi, o są, a tam szafera była przecież jednostka, tam byli z karabinami, żeśmy poszli. Tak. A oni myśleli, żebyśmy z tymi karabinami wylądowali gdzieś tam w Gdańsku, także nie było ciekawie. Także gdyby nas aresztowali, to nie wiem. Bo, jak się później okazało, szukało nas WSW. Bo w jednej była jednostka WSW na miejscu. Taka jednostka była, gdzie no, między innymi miczowiści, także i ta właśnie jednostka WSW. Także tam oni nas szukali, szukali nas szyb samochodówki. Mało tego, szukali nas helikopterem, ale gdzie mi tam przyszło do głowy, że to helikopterem będą nas szukali. No ale jakoś tam się udało. No i ten młody podporucznik zaraz tam złapał tego gazika i nasadził ten gazik, bo tam te magazyny są chyba 1,5 kilometra były oddalone od kosza. I no, patrzymy, w drzwiach stoi i dowódca kompanii, no taki przystojny chłopak był, szpakowaty pomimo tego, że tam miał 30 chyba parę lat. Ale jeden chyba z nielicznych, którzy potrafili zameldować, jak przyjeżdżał Chuszcza, czy jakiś tam inny, czy Skalski. Skalski wtedy był chyba pułkownikiem. No zawsze wyprężony, zawsze idealnie ten meldunek składał. Pamiętam taki sierżant był, który no, dostał awans z pułkownika na generała, a on tam mówił o pułkowniku, a pułkownik mówił, jak ja to jestem pułkownikiem, to sierżantem. No, takie nerwy tam były, no. I skończyło się dobrze? No, widać, że tak powietrze spuścił, jak nas zobaczył, że tych dwóch żołnierzy ma, bo jakieś tam podobno słuchy już chodziły, że gdzieś tam widzieli gdzieś tam jakichś dwóch tych żołnierzy. Także tam je, no, tak było nieciekawie. No bo to był czas bardzo nieciekawy. No tak. No i w zasadzie nic się nie działo. Wróciliśmy. No oczywiście jak była warta, to my mieliśmy... Pierwszeństwo. To mieliśmy, nie, to my byliśmy na ten, a to była zima, przecież to był grudzień. To my mieliśmy służby na kampanii, no. On jako starszy był pod oficerem, a jako dyżurny. A to jeszcze ten nawróz. I wtedy jeszcze był stary regulamin, bo to... Nie no, to już było, czy nie wiem, czy to... Chyba tak, bo Jaruzelski objął po Spychalskim w 68 czy 9 roku i wtedy tam te regulamin zmieniali. I tam w starym regulaminie było, że jak już w ciągu 2 tygodni nie ukarają cię, to ci kara mija, no. No i tak już zawsze to prawie ostatni dzień tego 2 tygodni było. Ja miałem kontrolnego na kuchni. Przychodzę tam po apelu wieczorem, no i mówią, że dostałem 7 dni pracy poza kolejnością. No a pracę poza kolejnością to można było robić i robić, bo to tak przyjął, nie przyjął, no to się wydłuża. Ale się okazało, że w ogóle tego nie tolerowali tego wyroku. No tak jakby to było pro forma, że musiał nas jakoś ukarać. No, uważam, że był zadowolony, że nie da ci się złapać. I WSW, mówię, tyle nas szukało i nikt nas nie złapał, no. Pożarni żołnierze. No okej, okay, wracamy. To był 70 rok, no. Tak byłem ciekaw, czy jakieś informacje na temat wydarzeń tutaj na Wybrzeżu, ale jak pan był w wojsku, to pan się dowiedzieliśmy właśnie wtedy w tej knajpie, no, że co się dzieje, bo tak to byśmy nie wiedzieli. Wracamy do 76 roku, pan tam prasę jakąś tam ulotki? 76 rok, no to mówię, to już był KOR wtedy i wtedy było tam... Ale to wtedy się pan zainteresował jakoś tak? No wtedy już nie, no weszłem w to normalnie, aha, już nie wiem skąd to się bierze. Ja w ogóle, moje korzenie są w Rykach. No, Ryki to są raczej strony no, te bojowe, które tam działały, ci żołnierzy wyklęci, tamte strony, Lublin, Ryki. I to mówię, no pochodzę z tamtych stron, czy to takie było związane z tymi Rykami, że no, w ogóle się nie zastanawiałem, uważałem, że to za swój patriotyczny obowiązek. No. Tak, no a miało też znaczenie zapewne to, co pan w domu słyszał jeszcze.
rodzinnym, że się komunę jakoś nie bardzo kochało i tak dalej. I tak dalej, to co pan mówił na początku. Nie, to wszystko pewnie miało jakieś znaczenie, że to razem... No, domu niestety była połowa, bo ojciec zmarł w 65 roku, także ja tam miałem 18 lat. No, a mama jakoś tam sobie radziła, bo przeżyła pierwszą wojnę, drugą, także tam jej nie ma co zazdrościć. I to, co ona przeżyła, miała dwoje dzieci, a to płacze dzieciaka jak boli, bo głodny, no i gdzieś tam za wachę chodziła na... po jedzenie gdzieś tam pod Płońsk, tam 50 kilometrów, to mówię, no... Ciężkie to. No i dzieci, no i ta się nie dawała, no była taką kobietą, gdzie mówię, no... Trzeba było sobie radzić, bo były czasy, no za komuny roboty nie było, no żyć trzeba było, no to jakiś ogródek miała, no pracy się nie bała, także nie była ziemi, no to gdzieś tam dzierżawiła i jakieś tam ogórki warzywa zawsze uprawiała. No i tak do 80 roku. No i tak do 80 roku. I w 80 roku w zasadzie no, wszedłem w tą Solidarność, chociaż legitymacji nie miałem i nie mam to dzisiaj. Ale to nie było najważniejsze. Najważniejsze był znowu ten korportaż. No, Adam Borowski, którego no, dzisiaj też pan pewnie słyszy, bo często i na Info i w Republice jest, był przewodniczącym. I no, ja się zająłem kolportażem w zasadzie. Cały czas w tym samym miejscu pan pracował? Cały czas w tym samym miejscu. No zakład był nie za duży, tam chyba pracowało 450 osób, coś takiego. Także no, a jakoś mnie tam ludzie lubili, no. Czyli lubili. Także dziwię się, że to, co ja tam robiłem, że mnie nikt nie zakapował, czy to pierwszy sekretarz, chociaż pierwszy sekretarz był taki, który no, na przykład benzynę do syrenki, wiadomo, w walizce przynosił. Także jakoś takie były warunki no, towarzyskie. No, nie to, że jeden drugiego tam, no może na to mówię, no, nikt mnie nie zakapował. A wcześniej pracowałem w Kucie Warszawa, pracowałem gdzieś tam, wszędzie ten PZPR był, wszędzie był sekretarz, wszędzie jakieś tam pieniądze były, tam wszędzie oni tam swoje wzięli, a jakieś tam ochłapy dla tych młodych, bo ja jakoś byłem młodym chłopakiem. No i tam w tym MPR takie warunki były i miałem szefa, który też był antykomunistą. No ale sekretarz, no mówię, no na pewno wiedział, ale nie reagował później. Drugi się zmienił. Też w zasadzie nic się nie działo, nie miał jakichś takich nieprzyjemności. No i tak z tym Borowskim w zasadzie, no a mówię, no byłem kolporterem i no całą tą bibułę całą, no. To co rozdałem, to rozdałem, ale każdy egzemplarz jak był nowy, to go musiałem przestudiować. I tak przez te 16 miesięcy tego karnawału Solidarności, no mówię, książki drugiego obiegu czytałem się, bo jadąc do pracy, no czytałem, z powrotem czytałem. I, no i doszedłem do wniosku, że w zasadzie no pod ściankę już nie stawiają. No i tak sobie wkalkulowałem te 3 lata, że w razie czego to, no to mówię 3 lata do ciatki. Bo a mówię, no jak tam dzieci, no dzieci to jeszcze teście byli młodzi i tam mieszkali 50 kilometrów od Warszawy. Jakoś tam będzie. No i tak się kręciło. I do stanu wojennego w zasadzie tak cały czas było. No korportaż, zbieramy składek związkowych, bo na FOS już nikt nie chciał płacić, bo się ludzie zmontowali. I normalnie tam CRZZ też nie, no i normalne składki związkowe zbierał mąż pani Małgosi, tak jak mówiłem. Z nim miałem cały kontakt. No, był przewodniczącym, bo został przewodniczący w momencie, gdy Adam Borowski zszedł do podziemia 13 był stan wojenny prowadzili. Tak, 13 grudnia. No, to 14 żeśmy strajkowali w zakładzie, 15 strajkowaliśmy i 15 no on tam już dostał wiadomość, nie wiem skąd, że już tam wszystkie zakłady spacyfikowali, no, że tylko my strajkujemy, w związku z tym no, nie ma sensu, żebyśmy strajkowali, bo no po co. I właśnie wtedy przekazał to przywództwo Solidarności temu Markowi Czarnoszynowi, z którym współpracowałem no, do końca, do 80, tam prawie 9 roku, bo w 89 roku no to może to no, z nim współpracowałem. Gdzieś tam w granicach 80,
piąty chyba, bo jak Borowski wyszedł z więzienia. I no, on był wtedy już doświadczony. Ja jeszcze nie siedziałem, także nie wiedziałem, nawet do dzisiaj nie wiem, jak się zachował. W każdym razie on wyszedł z więzienia i potem no, szukał kontaktu, bo się zajął drukowaniem. No i zgłosił się do tego Marka. Ale tak sekundkę jeszcze panu przerwę, bo chodzi mi o to, że nadal się pan zajmował tą działalnością związkową, ale to już stan wojenny był, to już w konspiracji. I tak. Oczywiście, no. Już w ukryciu. No i no to mówię, już po 13 był stan wojenny, no i tamten Czernuszyn objął to do przywództwa i tam z nim współpracowałem do końca. No ale tak mówię, ta współpraca polegała też na takim ukrytym działalności. No, ja tam w cztery oczy. Mhm. Ale w 80, chyba nie wiem, 5 roku Adam Borowski zgłosił się do mnie, bo ja pracowałem w innym miejscu i przyjechał z kolegą drugim. Widocznie no, nie mógł od nikogo się dowiedzieć, tylko właśnie od Marka, żeby do mnie się zgłosić, bo szukali jakiegoś tam lokum na drukarnię. No i przyjechali do mnie na Czerniakowską. Oni na Wolę, a ja na Czerniakowie, także przyjechali samochodem. I, no i się okazało, no, że rzeczywiście miałem tam pokój, bo kiedyś to było takie 4 pomieszczenia i gdzie kwaterunek tam posadzał ludzi, to kwaterunkowe zrobili, a ja z matką i no, brat się wcześniej ożenił. I zajmowaliśmy pokój z kuchnią. A jeden pokój z kuchnią też kwaterunek i te 4 takie pojedyncze też tam z kwaterunku. Także nie było gdzie mieszkać. No i tam opuścili ten kwater, zostali mieszkanie. Gdzieś tam czy w Hucie Warszawa, nie wiem, no i to było puste. No ja mówię, że jest taki pokój, można go tam zaadaptować. No i przyjechali tam do mnie, no zrobili rekonesans, mówiąc językiem wojskowym. Mm-hmm. Zrobili ten rekonesans, okej, pasuje. No i no, ten jeden z tych, nie wiem, Tadek Markiewicz zaczął tam pierwszy drukować, później to tam się tych drukarzy parę zmieniło. Ja na początku nie drukowałem, ale jak obserwowałem to i tam ten zapach tej nafty, bo to tam naftą trzeba było tą farbę zmywać, czy to blachę, czy tam myć te wałki farbowe. No i jakoś tak mnie wciągnęło, że no co mi to za różnica, czy oni drukują, czy ja. No i tak gdzieś koło 86 roku i oni przestali, a ten Tadek mówi, dobra, mówię, rób, dasz sobie radę. No i zaczęli drukować. No. I tak drukowałem do, no w zasadzie do 89 roku. Już doszedłem do wniosku, że otworzę tu jakiś warsztat wulkanizacyjny. Zwolniłem się tam z tego MPRE. Otworzę warsztat wulkanizacyjny, wtedy samochód może przyjechać, może przywieźć papier. No ale się okazało, że tu już przyszedł ten czerwiec, że tam okrągły stół będzie, no i to wszystko się zawaliło. I wtedy z Borowski, w zasadzie to był 89, i już wtedy oni oddali władzę, no oddali władzę, ale byle. I pierwsze wybory, no Borowski miał tam te kontakty, uruchomiliśmy profesjonalną drukarnię. Już maszyna półformatowa, duża czeska gilotyna, maszyna do falcowania. I pierwsze wejście na tej dużej maszynie było drukowanie. Nasz prezydent, nasz premier, czy już odwrotnie, nie pamiętam. Wasz prezydent, nasz premier, bo to prezydentem miał być Jaruzelski, a premier Mazowiecki. No, także no, ta maszyna chodziła prawie 24 godziny na dobę. Kiedyś przyszedł dzielnicowy, bo mówi, w nocy światło się świeci, co tu się dzieje? No i tak przyszedł, pospisywał, tak Adam Borowski, aha, no to Marek Krasiński. Drugi, jak się dowiedział, bo to tak, Adam Borowski, no wiadomo, siedział tam za tego narzędziaka, a Marek Krasiński z kolei z Romaszewskimi uruchamiał pierwsze radio Solidarność w Warszawie. Także więcej nie przyszedł, nie śmieliśmy spokój. No do końca w zasadzie i później, no to mówię, no jeszcze później kampanię żeśmy robili Mazowieckiemu. No nie wiem, czy mnie ktoś ukara za to, że Mazowieckiego drukowałem.
no nie jest to jakaś tam chleba. No. Później dopiero wyszło, kto to był Mazowiecki, bo przecież za wiele żeśmy nie wiedzieli. No, nie wiedzieliśmy, że chciał Wyszyńskiego do więzienia wsadzić. No. No, a przecież on był z KIK-u, czyli katolicki. I KIK to był tak, nie agencja, tylko jakaś, no, ta organizacja katolicka. No. I on tam był szefem. Nie pamiętam już. No nieważne. No. I co, i pan wtedy już się zajmował tym drukowaniem, ale z firmy się pan zwolnił? No, zwolniłem się, mówię. No i miałem robić sam tą drukarnię, bo była druga maszyna, w ogóle przeniosłem ją. No i skończyło się i ja zostałem w 90. No to jeszcze tam drukarnia była, to ja nie mówię, tylko że był te wybory, bo późniejśmy normalne książki robili. I no, takie ciekawe, historyczne. Borowski tam miał różne kontakty jeszcze ze stanu wojennego. A z Borowskim się dostałem już w 91 roku, gdzieś tam chyba w lutym czy w marcu, bo on jakiś tam większy lokal sobie znalazł, no i mnie zostawił całym tym Majerem. A w zasadzie zostałem bezrobotnego. No i ja dopiero musiałem, tu z pracy się zwolniłem. No i co mam teraz robić? No i doszedłem do wniosku, że no, nie będę drukował, ale mogę uruchomić introligatornię. No i kupiłem taką maszynę, klejarkę, bo ta klejarka była najważniejsza, jak miałem introligatornię. Bo falsowanie to nie wiem, czy prawie na czym polega. No, falsowanie polega na tym, że jest arkusz drukowy. Albo jest w formacie A3, czyli są dwa łamy, łamiesz go na z A3 do A4 i A4 do A5 i składki, no i potem składka na składkę, to żona już to zbierała składka na składkę i to była książka. No kładło się 500 sztuk każdej jednej składki, no i potem się narzucało tam od 1 do 8, od 8 do 16, od 16 do, do 25, no i tak się mówi, książki, a książki się układały później, tak, żeby to później, no okładkę później przewoził. Czy ja tam przywoziłem, trzeba było ją jeszcze przeligować, no i się skleiła potem gilotynę, miałem, a gilotyna została mi z rozliczenia tego, co, bo byłem wspólnikiem, bo to, cośmy drukowali, nasz prezydent, nasz premier, i po prostu powstała spółka. No ja między innymi Borowski, ten Marek Krasiński, jeszcze tam jeden, także no jak spółka, to wiadomo. Do kasy są wszyscy, a do roboty. No ja wtedy przyszedłem taką szkołę, bo te papiery, papier jak jest wilgotny, to nie można go tam po dwa bierze, a jak bierze po dwa, to jak nieraz chyba pan, trafiło się panu, że kupi pan książki, z jednej strony jest białe, z drugiej jest czarne, to się odbywa wtedy, że z jednej strony jest zadrukowane, jak jest podwójnie, a druga strona jest biała, bo się wydrukowało na drugiej stronie, na drugiej kartce z kolei, jak weźmie dwa arkusze. I także, no i ta maszyna ma czujnik jeszcze, taki, żeby brać pojedynczo arkusz. No ale jak się ustawiło grubość tego arkusza, no to ona co chwilę wyłączała. No i tak podest, bo to tam podest jeszcze, podłoga, podest, 14 godzin, to ja byłem wykończony, kurcze mnie łapały. No to żona coś tam usłyszała i robiła mi drożdże na mleku. Nie wiem, czy to zagotowywała i rzeczywiście mi te kurcze puściły, widać, mi tam brakowało. A teraz pan zasłużenie odpoczywa. No a teraz, no ale nie tak zasłużenie odpoczywa, bo jeszcze popracowałem, pomimo tego, że z nim zostałem, ale powoli ta introligatornia, później kupiłem, ktoś mi tam pomógł, kupiłem falserkę, bo tak falsowałem u sióstr. Do sióstr zakonnych jeździłem, do Loretanek. One miały taką porządną drukarnię, porządną falserkę. Zawoziłem te arkusze drukowe, ona mi falsowała i ja z powrotem przywoziłem do siebie do domu, no i pani Jadzia zbierała. No i była taka książka, na przykład miała chyba z 500 stron, to jakaś elektronika była, 500 sztuk i 50 składek. To 400 stron miała, 50 składek razy 8 to mam 400. No to może pan sobie wyobrazić teraz, żeby zbierać 50 składek rozłożyć, chodzić i jedno na drugą, jedno na drugą, jedno na drugą. I te 500 książek tak mi zebrały. One. Bo jednak nie miałem możliwości tego.
No i to wtedy przywoziłem te książki już zebrane do domu i wtedy to oklejałem i obcinałem na gotowo. Także siostry powiedziały, żeby na piechotę zaszły do Częstochowy. Tyle to było chodzenie. Na czym to polegało, to właśnie zbieranie. No to najgorsza taka robota. A to jeszcze trzeba się pilnować i być skoncentrowany, bo nie ma. Także no weźmie jedno, drugie nie weźmie. I no jakoś tak powoli ta introligatornia moja się rozkręciła, bo drukarni było dużo, ale nie było introligatorni. Ja miałem roboty full, od rana do nocy. Także zdążyłem chałupę postawić, na którą nie miałem pozwolenia, ale już mówię, tą barierę strachu przełamałem i tą chałupę wiedziałem, że nie wolno, że mi nie dadzą zezwolenia, bo tam są jakieś tam linie rozgraniczające, bo jest tam siódemka i no, przy tej siódemce jakiś tam pas, oni sobie zawsze rezerwują. Siódemka, czyli droga krajowa 7. Tak, siódemka. No i ja mówię, nie, ja już czekałem, bo to do rozbiórki zawsze tam, 50 lat do rozbiórki. Ja mi teraz przyszedł mój czas, ja to stawiam, no i postawiłem, mówię, to warsztat będzie, ale mówię, co to za różnica, czy ja postawię parter, czy ja postawię piętro na górze. No i tak to zbudowałem, to mieszkam tam do dzisiaj, nowe mieszkanie, bo stare to jak to stare, to wiadomo, jakieś tam bale leżały, już tam przegniwały, śmierdziało w tym domu. Bo to, a oni przecież nie pozwalali, no. No i ja to wybudowałem, potem jakoś tam zalegalizowałem, poszedłem, architekt taki był, no ja tam z nim gadam, mówię, panie, jak pan ze mną nie załatwić, to pan nikim nie załatwisz w gminie. No i to tam już nie pamiętam, jakieś tam niewielkie pieniądze chyba wzięli, wszystko mi załatwili, dokumentacje, rysunki. I chałupę mam zalegalizowaną. Teraz gminy przychodzą, proszę bardzo. Co prawda już jednego nie ma, drugi nie żyje, bo to tam zawsze prawa ręka była, jak nie tego architekta. I mieszkam już od 97 roku chyba. Przeprowadziłem się. No i mówię, gdybym był w dalszym ciągu przestraszony, nie miał tej drukarni, nie wchodził w tą solidarność, to prawdopodobnie bym się męczył w tej starej chałupie. Coś tam modernizował, ale nie wiem, czy bym miał tyle pieniędzy. A tutaj była kasa, bo mówię, no było tyle roboty, no że... No dobrze, że człowiek był piękny i młody, bo dzisiaj... A książki się robiło w nakładzie 1000, 2000, 5000, no to naprawdę było dużo roboty. Mhm. Także mówię, no... Dobrze. A dzisiaj pan jeszcze się tym zajmuje, czy już pan odpoczywa? Dzisiaj to tak od przypadku do przypadku, bo już w zeszłym roku zawiesiłem działalność, bo jest to nie po prostu nieopłacalne. Bo tak, za lokal trzeba zapłacić podatek od nieruchomości, czyli za działalność gospodarczą, co się liczy razy ileś, tak jak jest normalny metraż. I teraz tak, no to mówię, ja miałem chyba tam 50 metrów, płaciłem za 50 metrów tej działalności gospodarczej. No to oni każą płacić, bo a jak pan wynajmiesz, no to... Ja mówię, no dobra, no to ja z 20 rezygnuję, płacę za 30. To chyba powinienem zrobić odwrotnie jeszcze. Ale muszę to zrezygnować, bo za to płacę. Z emerytury. No chyba, że mi jakoś tam się trafi, coś tam jeszcze z tych starych znajomych, no to jak parę złotych zarobię, to nie płacę tego z emerytury. No licznik muszę zapłacić trzyfazowy, to też kosztuje. Także no nie ma tak. I to, nie, żyć. Nie zarabiasz, nie płacić podatku. A wcześniej przecież żona była ze mną jako współpracująca, no to płaciła już w tamtym czasie 850 zł ZUS-u, ona i ja. No to było 1700 zł. Jak nie zarobiłem, no to co? No i było takie wyjście, że Nie mogłem sam zrezygnować, ona nie mogła zrezygnować, trzeba było iść do kogoś się zarejestrować na pełny etat, bo inaczej tego nie przyjmowali do wiadomości. Musiał pełny etat być, przepracować pół roku, czyli nie pracować, no tu pracować, tam w tamtej firmie oddać ten ZUS 850 zł i jeszcze, a oni pisali, że pracownikowi płacą przykładowo 2000. Jeszcze na to zarabiali. No ale jak się człowiek uwolnił, no to... No tak. No,
to ona była i wtedy mogła, nie płaciła, ale pracowała, bo przecież pięknie udowodni, że ona tutaj jest ze mną i pracuje. No dobrze. Później ja też tak uciekłem i tak się no i a nie, przez jakiś czas jeszcze nie była taka możliwość, że tylko zdrowotne się płaci. Podatek zdrowotny nie płaci się już tego tam, tego ZUS-u. No ale teraz już nawet nie mogę zarobić na ten ZUS, no. Zdrowotny. Także no to mówię, no nie jest tak, że jest firma i coś tam się... To jak w ogóle bym nie zarobił, no to na to, co mam do zapłacenia, no to muszę oddać z własnej emerytury. Czyli nadal nie lekko. Czyli nie lekko, ale ponieważ jestem na emeryturze, a uciekłem już oczywiście wcześniej, bo żona chyba uciekła 60, ja chyba tam miałem 62, jak uciekłem, czy 3, bo to była ta stara ustawa, jeszcze jak Tusek jeszcze zanim wszedł i nie zaczął mieszać, a wtedy Kochanowski, jak był tam tym szefem, tych praw obywatelskich, i no doprowadził do tego, że i jedni, i mężczyźni, i kobiety płaciły równoprawnie, nie, byli od 60 lat. No i jak już ja obserwowałem, co się dzieje, to mówię, nie, bo później każe mi to 100 lat robić i uciekłem też, no. W wieku tam chyba 62 czy 63, już dokładnie nie pamiętam, już na emeryturze jestem, no i parę lat. I tak do dzisiaj jeszcze jakoś tam coś wpadnie, no to tam parę groszy się zarobi. No a tak to, no jeszcze mam jakąś tam reklamę, która stoi przy E7 i no to wiadomo, tam pełno reklam zawsze przy ulicach, no 500 zł padnie, no to jakoś tam... Da się żyć. Jakoś da się żyć, no. Bo emerytura średnia krajowa, no bo to dobrze, że to jeszcze z państwowej było, bo gdybym miał tylko emeryturę z tej działalności, co tam płaciłem, aha, jeszcze ciekawostkę panu powiem, że jak pierwsza działalność, jak tylko uruchomiłem działalność i można było sobie już otworzyć firmę, to płaciłem wtedy 844 tysiące złotych polskich. To po nominacji, po zmianie tego wszystkiego i a jeszcze i jeszcze po reformie Buzka, co już nas w ogóle położył, i to było 84 zł. Ludzie zatrudniali ludzi, 10, i wtedy w 97 roku, jak to zrobili, no to nie można było zwolnić ludzi, trzeba było zapłacić za pół roku, jakoś to tam, także kupa ludzi poplajtowała. No. Skończyła się Kanada i wtedy to się pamiętam, ile ten ZUS wynosił, jak po tej reformie Buzka. Nie pamiętam. No ja nie pamiętam. Pamiętam tylko, że było to 844 zł na wstępie. To była jak się tam nazywał ten komunista, co tam wprowadził, reforma Wilczka. No a wtedy uruchomienie firmy kosztowało, szło się do urzędu, 50 zł polskich, zielonych. Polskich, to tam generał jakiś tam był, 50 zł i otwierała się firmę. Generał Walter Świerczewski. No tak. Za 50 zł otwierał. I od tego momentu jestem tam w tym biznesie. No. No dobrze, to dziękuję. O, to się za długo nagadało. Ale to tak trochę wspomnienia, no. Bać, no nie wiem, czy się bałem, czy się nie bałem, bo to trudno powiedzieć, no. No ale mówię, miałem to wkalkulowane, że no, wiedziałem, co mi grozi, no bo i czytałem, i małego konspiratora czytałem. No i taka ciekawostka, że no, jakaś taka satysfakcja, że drukowałem Juny i konspirator. Pa. W nakładzie 10 tysięcy, które poszło na wschód. O. No i to nie wiem, czy to... Putin nie przyjdzie, jak się dowie, kto mu tam szkoda robi.